Hej, 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 siam wszystkim, tu Kamerus, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w League of Legends. Właściwie to jest ostatni odcinek, piąty, planowałem nagrywać 5 odcinków, raczej wątpię, żebym nagrywał dalej. Tak czy siak, Bad Santa Veigar, nim gram dzisiaj na midzie, bez Ignite'a, ponieważ trafiliśmy na LeBlanc, ja nie lubię bindpicków. Jestem po prostu, nie wiem, preferuję drafty, byłem first pickiem, ale stwierdziłem, że lubię Veigara, zawsze go lubiłem, dostał nerfa, ale remake'a, nerfa, ale dalej z nim mam ochotę nim pograć, więc czemu by nie. No, jednak może to nie był dobry pomysł, jeśli chodzi o first pick, no bo hehehe, ale mówi się trudno. Gramy dla zabawy. Gramy z postacią, której kompletnie nie znam. Hecarimem, Tahm Kenhem i Dravenem przeciwko Rek'Sai'owi, oficer Caitlyn, LeBlanc, Fiorze, która ma fajny ciuch. Miała inny. I przeciwko Braumowi, przyjacielowi Braumowi. Dobra morda. A więc tak, wcześniej mówiliście, że odcinki z LoL'a mają słabe desynchro, mają desynchro, jeśli chodzi o dźwięk i obraz. Prawdopodobnie to było dlatego, że nie miałem kapu, jeśli chodzi o framerate. Nie miałem kapu, jeśli chodzi o framerate na 60 FPS-ach. Zmienię to w poprzednim odcinku, powinno być ok. Jeżeli nie będzie ok, to trudno, to i tak jest ostatni odcinek. No cóż, nie poradzę nic na to, ani nie za bardzo mam czas, żeby ogarniać różne rzeczy. Dobra, tak czy siak, mam bardzo przejebane, zdaję sobie z tego sprawę. Wezmę standardowy build. LeBlanc będzie mnie mogła zabić na hita, moje E ma delay, dlatego jest chujowe. No i fajnie. Dobra, dlatego nie wziąłem Ignite'a, normalnie bym wziął Ignite'a, tym razem nie wezmę. Tym razem uważam, że jednak tarcza szmato będzie lepsze. Tarcza szmato, barrier, jest. Jeżeli to mnie wyratuje, niech będzie. Mógłbym wziąć jeszcze teleport, żeby mieć szybki powrót na linię. Zamiast bariery. Ale chyba przeżycie jest istotniejsze, myślę. Tak czy siak. Myślę, że możemy nawet pójść trochę w resisty. Bo my obrażenia i tak będziemy mieli. Mamy kurewsko duży burst, bo jesteśmy Veigarem. Mamy kurewsko duży burst, na który będziemy w stanie ją zabić. A ona nie będzie mieć resistów. Ona będzie szła w obrażenia. I będzie szła z resty, że idzie w obrażenia. To my też idziemy w obrażenia, nie idąc w obrażenia. Nasz ult zadaje dodatkowe obrażenia w zależności od AP przeciwnika. A że to jest Glass Cannon, który idzie w AP, dobrze się składa. Więc będziemy mogli pójść trochę w resisty. Nie wiem, Abyssa Scepter? Zobaczymy. Dobrym pomysłem może być kupienie Banshee Veil, chociaż to mnie chyba zabije. Bo jednak potrzebuję tych AP, mam zbyt dobre przeciwniki, żeby tego nie zrobić. Nie mam pojęcia, co zrobię. Nie mam pojęcia, co zrobię. Będę farmić. Przede wszystkim skupimy się na farmie. Nie widzę agresywnej gry przeciwko LeBlanc. Znaczy, w sumie mamy Q, które jest lepsze, jeśli chodzi o poke. Ale wiecie, dlaczego jest lepsze? Do tego. Do last hitów. Jest dużo lepsze. To jest tak dobre do last hitów. Nie trafiłem. To jest tak dobre do last hitów, moi drodzy. Możemy zlast hitować 2 miniony na raz! I za każdym mamy AP. Hopa! Nie dało się. Dobra, tak czy siak. Przede wszystkim farmić AP. Na Veigarze trzeba farmić AP. Wow! Ulepszyli mu znowu specjal. Też pasywkę. Teraz zwiększa nam się półtorej many, jeśli chodzi o regenerację. Za każdą procent straconej many. Super, super. Podoba mi się. I like it. I like it so much. Weźmiemy E. W razie gdyby się charge'owała na nas. O, pow! I 2 AP. Auć. Ciut boli. A! Spróbujmy połkować ją, ale z drugiej strony nam farma! Chyba farmie nie będzie opłacalniejsze, aż cholera wie. Dobra. Może połk? Znaczy nie, tego muszę zgarnąć. On daje 2 AP za last hit. No i przede wszystkim pizu golda. Dokładnie. Last hity last hitami, ale bez przesady. Hopa. Tak, ale skrywanie z Q teraz jest fajne. Po pierwsze mamy większy zasięg. Po drugie możliwości. Fuck you, fuck you, fuck you. Mech. No niestety, ona ma bardzo łatwą możliwość wyprowadzenia komba. Hopa. Hop. Hop. Zaraz będziemy mieć czwarty level, to jest na plus. Q! No, tym razem oberwała. Ej, nie bijemy tak źle z tego Q. Ale powoli manę tracimy. A jeżeli mamy bawić się z E, to nie chciałbym stracić. Hopa. First blood. Nice, dobra.
społkowana. Najlepsze jest to, że w porównaniu do takich, nie wiem, różnego rodzaju skillshotów, które przenikają, nasz nie traci na obrażeniach. Dupa. Nope. Chyba muszę się wrócić. Chyba nie mam szans tego przeżyć. Wiem, co będzie dobrym pomysłem. Nie ma kieliszka? Ej, nie ma kieliszka. Bo wziąłem mana, nie ma na regen, idiota ze mnie. O, kieliszek jest trochę drogi. Kieliszek jest trochę drogi, ale to będzie dobry pomysł. Będziemy mogli skupić się na farmie. Ja lubię grać ofensywnie Veigarem, okej? Okay? Ja lubię grać bardzo ofensywnie Veigarem. Problemem jest to, że przeciwko LeBlanc nie za bardzo to się sprawdzi. Nie za bardzo to się sprawdzi. Więc pójdziemy w kieliszek. Kieliszek da mi regenerację, 2% strony many co sekunda, plus base mana regen zwiększony. Ciekawe, czy się zalicza ze specjalu. No i trochę resistów. To jest jak najbardziej okej! Okay. A, zdążyłem, fuck yes. Zdążyłem zasitować, czuję się dumnym. Dobra, Q oczywiście ulepszamy, bang. SS. Przydałoby się blue, ale on ma dopiero trzeci level. Co ma trzeci level? Ja? Dla mnie? O mój Boże, dla mnie, kocham cię. Naprawdę dla mnie? O mój Boże, uwielbiam cię, gościu. Jest. Zajebiście. Mamy manę. Teraz będzie dobrze. Będziemy mogli kurewsko dobrze się skupić na hitach i na pokowaniu przeciwnika. Jest dobrze, czuję dobrze. Już, pasza won. Pasza won. I mamy ulta, to jest dobre. It's good. Nie mamy ignite, więc raczej nie zabijemy ją na combo, dlatego poke nie będzie złym pomysłem. Nie ogarniam tego zasięgu jeszcze. Nie jest zły, ale nie jest też jakoś specjalnie dobry. Boże, jaki oni mają... Duży delay jest na tego stana, to mnie boli. Bang. Poszło won! Nie ogarniam. Dzięki ten skillshot. O Boże, ona w to wlazła! Ha, frajerka. Dobra, hops! To dla lasitów. Jest! Boże, dobrze! Wybieram na niej presję, zajebiście. O mój Boże! No niestety. Nie trafiłem z Q, albo z W, nie pamiętam już. Tak czy siak, ona się wraca. Więc jest super. Bang! Jest zajebiście. Z Blue możemy dominować Leblą, ponieważ ona ma targetowalne spele, a my nie. I to jest dobre. Tak, jeśli chodzi o poke, Q Veigara jest dużo lepsze na chwilę obecną. Aaaa! Dwa razy, pięknie. Ile mamy mapę już z tego? To czy teraz nie sprawdzę? Ale, ale. 35! Zajebiście. Rek'Sai... O, już mi Blue zniknęło? Boże, jak szybko. Postawimy tutaj. Dobra. Blue mi zniknęło i to jest problem. Dlatego będziemy teraz oszczędnie. W razie gdyby co, to ciacho dajemy tutaj. Nie mamy flesza, to też jest problem. I nie jest dużo do niego. Dobra, może się cofniemy. Ile mamy tej tarczy? 235, to może być za mało. Znaczy, jeżeli wyleczymy się z ciasteczka na maksa, to będzie ok. Hopa. No ale wiecie. Zróbmy tak, by odpuszować. Nie dobijemy tego drugiego, no ale trudno. Najwięcej lasitów, ile się da zdobyć. I się wracamy. Z kieliszkiem będzie ok, jeśli chodzi o manę. Kieliszkiem będzie ok. Mam za mało man, żeby zrobić jej cokolwiek. To jest ten problem. Dobra, wrócimy się. Jeszcze bym trochę odpuszował. Jeszcze bym trochę odpuszował. Mhm.
Zużyłem, spanikowałem trochę. O mój Boże, nie. A, brakuje mi many, fuck! Zabrakło mi many. Mech. Szkoda, bardzo szkoda. Rozwinięcie tego, co mi da. Cooldown reduction. To nie jest złe, ale by się przydały buty. Dalej mnie stać. To nie jest zły pomysł. Z drugiej strony nie mam pot. Nie mam potek. Stop playing. This won't help. You know. Flame is on play. It's only a game, jeez. Dobra, bierzemy W dla obrażeń. Biorąc pod uwagę, że po zmianie E, SS. Po zmianie E wypuszczamy W dużo przed stanem, więc. Wcześniej jeszcze się opłacało może. O, zginęli. Chyba puściłem SS za późno na cóż. OMFG. Report this noob, no SS. Chyba przegrywamy. Kto ma kill w ogóle? Boże. Nie wiem, co za postać, ale nie idzie zbyt dobrze. Draven 2 kille. Spoko, że przynajmniej Draven ma. Bardzo spoko. Nie targetuj we mnie, dziękuję. O, teraz będzie targetować we mnie, jestem za daleko, może nie? Hopa. Okej. Okay. Raz hitujemy ile możemy. A nie dobiło. Czy dostanę manę? Dostanę? Uwaga. Niestety nie udało się. Red buff zabrał. Riblu. No cóż. Fuck you. Nie wiem, jak się wyleczy, to jest problem. Nie wiem, jak się wyleczyć. A nie chcę dawać jej killa. Kolejnego. Jak złapię ją stana. O mój Boże, jest. No nie! Udało się! Nie wiem jak, ale udało się! Yes! Fuck you, Leblon, nie skontrujesz mnie. Niech wygram Veigarem. O mój Boże. Ale mam przejebane tak czy siak. Bo reszta teamu feeduje. Ojej. Nope. Przerwał mi cofnięcie, jak tak można. Tak czy siak. Zdążę się cofnąć, czy wypluję swój połk? Nie, zdążę. Wezmę to, jeszcze większy regen. I tym razem kupimy sobie poty. Potrzebujemy potek. Jakiś sustain musi być na linii. O mój Boże. Kto się najbardziej u nich nafidował? Caitlyn. Ona ma chyba kurewsko duży zasięg, z tego co wiem. Bo ona dostała chyba jakieś zmiany, które sprawiły, że jest naprawdę dużym. Ma duży zasięg, naprawdę duży. O, Polaczki, dzieciaczki. Tak, tęskniłem za tym community. Właśnie dlatego odszedłem z tej gry. To jest idealny dowód na to, dlaczego. Znaczy, powód, dlaczego ten odcinek jest ostatni. Opa. Nope. Nie weźmiesz mnie żywcem. Bang! 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 Up! Q! Yes! Last hity. Niam. Mam naprawdę dużą ilość AP z tego. 60x AP. Nie wiem, czemu obraz mi się przybliżył. To mi się nie podoba. Cofnijmy myszką. Dobra, musimy się podleczyć. Mam dalej tarczę, gdyby coś. Szykują się. Bijcie go! Nie będę ultować, zostawię go bam. Ja sobie poradzę bez killi, a Dravenowi się przyda. Jest go z naszym AD Carry.
Więc niech będzie. Jestem Veigarem, a sobie bez chwili poradzę. Mam możliwość farmy. O. Ciążyłem tarczy przed chwilą. Przez miskich, czy cokolwiek mógłbym użyć. Dobra. Teraz zdobędę, bo jednak się przyda. Trochę farmy. A prawdopodobnie by go nie zabili bez tego. Nie trafiłeś, a byłby piękny kill. Już. Poszła won! Uwaga, Caitlyn leci. Zaraz nas przeleci! Nope, baby. Może być nafidowana, ale jesteś dalej papierowata. Dobra. Nie można sobie przerywać w farmie. Bang! No, serio? Serio. Mam killing spree, a na tym staram się ich zabijać. Co się dzieje? Widocznie jestem zbyt dobrym graczem. Zabijcie go, ją. Zabijem ją z autoataku. Jak się z tym czujesz, Draven? Mój autoatak jest silniejszy od twojego. Chyba pójdę w AP, wiecie? Buty byłoby dobrym pomysłem. Nie, no muszę bronić wieży. Mam manę, mam życie, trzeba bronić wieży. Bo spuszują, nie mogę się cofnąć teraz. Opa! Yes! Nope. Paszła won! Póki mam manę, będę bronić tej wieży za cenę własnego życia nawet. Yes! O, przynajmniej puszuję. Mam ulta. Dobrze wiedzieć, że razie gdyby wyskoczyła. O mój Boże, ja zabiję ich na W. Dobra. SS, pora się wrócić. W sumie mógłbym tutaj pofarmić jeszcze. Bo czemu by nie? Trochę AP. Przepraszam bardzo, powiedziałem trochę AP. Dobra. Czy dam radę ci do biskiu? Fuck! Dobra, jebać. Uuu, tutaj się coś dzieje, nie wracam się. Czy dacie mi się wrócić? Możecie się przestać bić, kiedy mnie nie ma. O, blue. Dobra, to już jest mój interes w takim razie. Dobra, zabił. Trudno. Save me! Bang! Shut down, bitch! To jesteś ty! To jesteś ty! 25 centów. Yes, I like it. Nie wiem jak coś, ale pragnę tych 5 centów. Oj Boże, jest! Zesunowałem go, musicie dać sobie radę. Walnąłem to na ślepo totalnie. Dobra, wezmę jeszcze te miniony, bo mogę. Dacie sobie radę bez mnie, co nie? Ej, dobrze idzie. Ja mam bardzo ładne staty, mimo że się nie staram jakoś specjalnie. Auć. Nie trafione. Papa. Farma, farma, farma. Kieszek jest dobry na Veigarze. Fajnie go ulepszyli. Z tego co patrzę po statystykach. Dobra, czy nas stać na Rabababa? W sumie, jak mam możliwość farmy. Bądź co bądź, istotnym jest, żeby stakować TP. A mam manę, mam farmę, mam wszystko. Dobra, podwójna farma. Ech! Pięknie. Kocham te Q. Muszę się upewnić, czy mnie stać. Nie, nie stać mnie, ale niedługo będzie mnie stać. Jeżeli ktoś przyjdzie, zginie. Bardzo prawdopodobnym jest to. Brał dla mnie. Czyli troszeczkę jak gówno, ale tylko troszeczkę. Opa. Dobra, Brał mnie nie zabije. Ale mogę jebnąć. Bang. W sumie może zabije nawet. Nie, nie ma co ryzykować chyba. Nie ma co ryzykować. Oni zaraz przylecą do mnie i będzie po mnie. Aż w sumie. Spróbować mi nie zaszkodzi. Serio? Nie będę używać ulta. Głupotą by było w tym momencie. Poczekam jeszcze raz na stuna. Będę mieć killa. Wow. Chodź, misiu. Wiem, że idą na mnie, ale chcę dojebać tą wieżę. Bo to gol dla wszystkich. Dobra, jebać to. Nie dam rady. Nope, I'm out. On jest szybszy ode mnie, co nie? Dobra, nie dam rady. Jest szybszy ode mnie.
Nie zabiłem tej wieży, co nie? Mogę mi się cofnąć. Ale mam na Rabadona. Niech będzie. Jakiś profit dla mnie. Teraz będę mieć pierdolnięcie. A, mogę się cofnąć. Overextend tak bardzo. Jakby nie patrzeć, team bardzo mocno się opiera na mnie. No, jakoś tą Caitlyn trzeba zabić. Ach, pomyślała. No cóż. Będę musiał kupić pod AP. Dali jakieś nowe buty? Nie, nie wydali. Penetracja jest bardzo istotna. Trzeba będzie kupić. O oh jest, trzeba będzie. Chyba nie ustawiłem bitrate'u, jeśli chodzi o odcinek. Ciekawe, czy to nie wpłynie na jakość, Dobra, zobaczymy. Wiedziałem, że czymś zapomniałem, ale w środku odcinka nie będę zmieniać. Dobra. Niby ma te resisty, niby ma. Ale powinien być radę zabić z Rabadonem. Wow. Trudno, nie trafiłem z bólu, nie próbowałem. Bang. 125 AP, kocham. I love it. No nie wystarczyło. Niestety, niestety nie wystarczyło. O mój Boże, serio. Nice. Jebnięcie jest, tak czy siak. O mój Boże, jestem martwy. Nie zdążyłem z tym nawalnąć. Ale chyba teamfight będzie opłacany dla nas, tak czy siak. Tak, będzie. Znaczy nie zabiją jego, ale dwa kille. I więcej jasy dla nas. Więc to było opłacalne. Na plus. Ja umarłem, ale co z tego. Stagów nie tracę. Tak jak w tym, nie rylaju, tylko... Medjaju. Jakoś tak to się zwało. O, żyj! Przyjaciel, o, zjebałeś. Sorry, memory. Co to jest? Co na tasku? Trzyma. Jakieś wonne coś. Czym ty kurwa jesteś? Wyglądasz jak... Masz ryj jak ryba. Domyślam się, że jesteś człowiekiem rybą, która łowi ryby. Moje podejrzenia. Fajnie, że home guardy mamy tak czy siak, nawet na zwykłych butach. To mi się podoba. To jest bardzo fajna zmiana. Teraz faktycznie można się skupić na ulepszeniu butów. Takich realnych. Dobra, szybko jebnę tutaj, blue. Bo jednak jest to dość istotne. Nie zesunuję cię. O, zesunowałem. Papa. Bang! O mój Boże, nie! To fajnie. Pójdę tędy. AP. I like it. Idę z tobą. Jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele muszą się wspierać. O, dragon. Wezmę. Zwalcie może tego warda. Uwaga, burstujemy. Bang. O, sialalalalala. Dobra, nie będę się przeszłać przez ścianę. Pewnie dlatego, że go nie mam. Lecimy po nią. Dobra. Poleciałem trochę od dupy strony, ale... Dobra, nie zabijemy jej. Poza zasięgiem. Chcieć czy nie chcieć? Jakbym ją złapał, byłaby martwa z miejsca. A, no serio? Jeszcze ogara mi życie. Oj, dobra. Strzelę tak. O, panie! Jakbym... Miałem cooldown na ulcie, żeby nie było. Okej. Okay. Well played. Dobra, wygrywamy, odbijamy się. Mieliśmy przejebane early game. Ale jest okej. Jest jak najbardziej okej. Jest dobrze. Wygląda lepsze ten, last hity od AD Carry, który się nafidował. Przeciwników. Chłe. Thank you! Jest 2P. Oh yeah, baby, oh yeah. Hoppa! Ultować nie mam zamiaru. Ult musi być na Fiorę na przykład. Fiora jest nafitowana? Powiedzmy, że tak. Wow. Bang!
Źle zrobiłem. Jestem martwy? Nie wiem, uciekam. O, nie jestem. Jeja. Wow! Ale ty, kobieta, masz siebnięcie. Kobieta? Tak. A, zjebałem! Dobra, ona też. Fuck yes! Jest ich blue. A może, może, może? A może, może, może? O nie, o nie, jestem martwy, jestem martwy. Jestem martwy. A, autoatak, fuck you. Moje blue. wiecie co? Medjay może być dobrym pomysłem. Stać mi na niego? Nie, nie stać. Tak, kupimy sobie to. Więcej AP, I like it. I like it so much. I kupimy sobie penetrację, żeby szybciej chodzić. I kupimy część do Medjaya, oczywiście AP. Bo liczy się pierdolnięcie, moi drodzy. 169 AP dodatkowo. Cześć, jestem Veigarem, mam za darmo 169 AP. Bo mogę, oczywiście wszystko się mnoży z rabadonami, masterkami i wszystkim. Bardzo zbalansowana postać, pomimo nerfu. Czy nerf, no Q jest dużo lepsze do rasidów i do wszystkiego, tylko niesamowicie kurewsko bolesne jest E. To strasznie zaniżyło wartość. Hop. Oooo! Było, minęło. Dominating, bitch! Shut down. Panie buffy wyglądają. Nie bij mnie! A solo. Co mnie idę się farmić? Kiedy mnie potrzebują na linii. Bang! Ej, ja teraz zabijam z Q. Te tylne miniony, po prostu. Wiecie ile to jest AP? Może trochę pobawię się w chuja. I podlasituję sobie tak. Dobra, idą do mnie, spierdalam. Spierdalam. Wow! Okej. Okay. Top kek. Aleluja. O mój Boże, mam bekę. Teleblank taka dobra. Dobra, oni sobie dadzą radę. O, mniam, mniam, mniam. A, radą sobie radę. Co nie, co nie, co nie. Nie dali. Nie zabijesz. Mam za dużo obrażenia! Nie mogę hitować przez moje W. Fuck. No ale dobra, to skupię się w takim razie na puszu. Hop, hop i jeb. O mój Boże, pieprzyło się. Meh. Hop. Puszu, 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 puszu. Ile mam AP? 192. Przed chwilą było 169. Ty, urocza, przeciwniki mam 1-0. Serio? Serio? Ile to obrażeń zadaje, what the fuck? Wow! Czy wyda się moja pomoc? Założę się, że ktoś będzie chciał fleszować. Hej! O, cześć przyjaciółko. Bang! Moje Q zabrały powyżej połowy życia? Brzmi dobrze. Masz. Bang! No, jestem Veigarem, przepraszam bardzo. Przemieni się nie czepiają o KS-y, for fuck's sake. Biedna Caitlyn. Jestem nafidowana, co z tego jak ginę na ulta Veigara? Ciekawe, czy by zginęła na ulta. Ile ona ma życia? Bije 1200, nie liczając rezistów. Ach, help. Tęsknię za Deathfire'em. Z Deathfire'em były fajne rzeczy. Oj tak, z Deathfire'em fajnie się działo. Q! Buffy, yes. Won! This fucking turret, bang! Baby, don't hurt me! Don't hurt me no more! What is love? A, ja nie miałem... Boże, ja nie miałem... Flesza, tylko miałem barierę. Naciskałem D, maszowałem i czemu się nie fleszuje? Jedz! Dobra. Zjebałem. Mój błąd. Ona temu winna, ona temu winna, ona temu winna jest. Tylko... Leblon ma resisty, więc nie za bardzo mi się chce kupować penetrację. Wiecie? Tak nie za bardzo. Kupię więcej obrażeń. Jestem Veigarem. To jest co? Veigar to jest best, nie? On ma wyjebać i zajebać. Ma być papierowy też. Ma stać z tyłu, wyjebać i zajebać. To jest jego rola. Nie ma miejsca na obronę. Znaczy nie potrzebuje. Ta Leblon nie ma na tyle obrażeń, żeby mnie zabić, mimo że jestem papierkiem. Och well.
Nie mamy dragona! No! Jak to dobrze, że buffy inne niż pierwszy i ostatni są nieistotne tak naprawdę. W porównaniu. Movement speed jest spoko, ale obrażenia w miniony, obrażenia w towery. Niby fajnie, ale... To tak naprawdę wyjebane. Nie mam obrażeń, 1300. Dobra, z gałganiem. Nie będę... O! Nie tą! Bang! Jesteś mój! Znaczy nie jesteś mój, ale... Trochę zgałganiłem, ponieważ nie kliknąłem ultem w tego, którego, w kogo chciałem. I jebnąłem tanka przeciwników. Ale jak bym jebnął bleblą, to oczywiście byłoby bardziej drastyczne. Ale chyba i tak wygraliśmy, więc nie będę narzekać. Opa, dobra. Zepół sekundy delayu jest kurewsko bolesne. Ale było dłuższe. Zaraz we gram było dłuższe, pamiętam. Było chyba 0,75? Albo sekunda? Cholera wie. Ale pół sekundy nie było. Było więcej. Dobra, GG. Chodź, przyjaciółko, chodź. Bang. Co ty próbujesz nawet? GG! Moi drodzy, GG! Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle. Widzimy się w innej serii, ponieważ w LoL'a mi się nie za bardzo chce grać, chociaż było całkiem zabawnie, nie będę ukrywać. No nie wiem, zobaczymy. Co mogę powiedzieć? Chyba papa. Hej! Nie wiem, co będę nagrywać kolejny. Grandy dokończę. Tego akurat nikt nie oglądał, ale chcę ją dokończyć. Bye bye!